Nazajutrz w jego stanie nie było żadnej poprawy. Znów szybko i płytko oddychał, prosił o tlen, rzucał się. Elżbietka nie była pewna, czy ją poznał. Pod koniec dnia zabrano rannego na salę operacyjną. Wuj Elżbietki miał mu zrobić resekcję żebra. Sanitariuszki mówiły, że taki zabieg robi się bez narkozy. Kiedy sanitariusz ryknął na całą salę, że z polecenia pana pułkownika, chirurga naczelnego, ma dostarczyć na salę operacyjną takiego a takiego rannego, Elżbietkę przeszły ciarki. Ostrożnie, ostrożnie, prosiła sanitariuszy, idąc obok noszy, a ranny nawet nie spytał, dokąd go niosą. Dopiero kiedy umieszczono go na stole operacyjnym, otworzył oczy. Jego wzrok przesunął się po białych ścianach sali. W twarzach obcych ludzi w białych fartuchach i chirurga z umytymi już rękami uniesionymi do góry, któremu sanitariuszki wkładały maskę. Oczy rannego zatrzymały się na Elżbietce. Czy wyczuł całą głębię jej współczucia, którego nie przytępiła jeszcze rutyna? Czy też wśród całkiem obcych twarzy rozpoznał Elżbietkę, ale poprosił. Proszę zostać przy mnie. Niech siostra nie odchodzi. Ta chwila pozostała dla Elżbietki najdroższym wspomnieniem. A więc nie tylko ją poznawał, lecz także wyróżnił, skoro szukał u niej współczucia. Spodziewała się, że pozwolą jej zostać przy rannym. Ale jedna z sanitariuszek odsunęła ją i jęła wprawnie odwijać bandaże. A wuj nagle powiedział. Co tu robisz? Za młodaj, żeby być przy operacji. Idź do swojej sali. Chciałam tylko... Tłumaczyła się, ale wuj przerwał. Nikogo postronnego. Uważaj, bo cię zwolnię. Odeszłaś ze swego posterunku. Zrozumiała, że sala operacyjna nie jest właściwym miejscem do spierania się. W dodatku wuj odwołał się do poczucia obowiązku, na co była szczególnie wyczulona. Z opuszczoną głową wróciła do swojej sali. Przybiegła natychmiast, kiedy sanitariusze przynieśli go z powrotem i jęli układać na łóżku. Widziała, że zagryza wargi, żeby nie jęczeć. Sanitariusz pochylił się nad nim, chciał położyć wygodniej. — Nie trzeba. Ja sam — powiedział przez zęby. Zbliżyła się ze szklanką herbaty. — Nie teraz. Dziękuję. Drugi sanitariusz chciał poprawić poduszkę. — Nie trzeba. — Nic nie trzeba. Dajcie mi spokój. Elżbietka pomyślała, że trzeba coś zrobić, jakoś mu ulżyć, że nie może bezczynnie obserwować jego cierpień i kazała poprosić dyżurnego lekarza. — Co się dzieje? — spytał ponuro zbudzony na jej polecenie lekarz, który po ciężkim dniu dopiero co zdrzemnął się w szpitalnej kozetce. — Ranny źle się czuje. Nie wiem, może morfinę? — Już miał zastrzyk z morfiny. Nie wolno tego nadużywać. Lekarz ujął przegub chorego. Nie miejsce tu na łzy, siostro. Strzykawkę i kamforę i proszę uważnie obserwować tętno. Milczała. Czuła się winna. Lekarz zrobił zastrzyk i rzekł już łagodniej. Nie możemy sobie pozwalać na nerwy, siostrzyczko. Z nerwów nie ma żadnego pożytku. Ani dokładności w pracy, ani pewności siebie. Nie trzeba się tak przejmować z powodu każdego rannego, bo się pani sama rozchoruje. Ale nie szkodzi. Z czasem się siostra przyzwyczai. Te słowa wydały się jej cyniczne. W myślach nazwała lekarza człowiekiem bez serca. Lekarz jednak wyznaczył specjalny dyżur przy łóżku rannego. Obawiał się, że w nocy, kiedy zacznie majaczyć, pozrywa sobie opatrunki. Elżbietka, której dyżur dobiegał końca, podjęła się zostać przy łóżku porucznika. Ale ta noc nie dała jej ani jednej chwilki podobnej do tamtej, na sali operacyjnej. Całą noc ranny miotał się i majaczył, a ona trzymała go za ręce i nie odeszła na krok.
Dopiero rano, przed obchodem, uspokoił się nieco i Elżbietka mogła usiąść. Śmiertelnie zmęczona oparła się czołem o łóżko. Sanitariuszka, która przyszła na dzienną zmianę, czym prędzej odesłała ją do domu. W ciągu całej nocy ani jednego słowa, które mogłaby wspominać. Tym razem nawet w majaczeniach mówił wyłącznie o jakiejś weście. To był, zdaje się, jego koń, zabity pod nim. Nowym szczegółem do jego portretu był pierścień, który zauważyła, trzymając go za ręce. Takie pierścienie nosili paziowie. Ciekawe i romantyczne, ale to tak mało. Odeszła zmartwiona jego ciężkim stanem. Nie dowie się, kto go z takim poświęceniem pilnował. Nawet przez myśl jej nie przeszło, że uświadomią go koledzy, tym bardziej nie mogła się domyślić, w jakiej formie to uczynią. — Czy pan wie, panie poruczniku, że nasza brzydula wrażnie ma do pana słabość? — Kogo pan pułkownik ma na myśli? — No tę, wysoką, ciemnowłosą. Przez całą noc siedziała przy pańskim łóżku. — Nie powiedziałbym, że to brzydula. Ma oczy łani. — A tak, więc może będzie jak w romansie, po wyjściu ze szpitala, Hosanna? — Dlaczego zaraz Hosanna? To, że tak powiem, prognoza katastroficzna. Może będzie go mniej kosztowało, powiedział inny oficer. Żartowali, żeby go rozerwać, ponieważ wiedzieli o jego przejściach, ale odpowiedział obojętnie. Zapewniam, że panowie mają bujną wyobraźnię. Kazano jej dyżurować, więc siedziała. W szpitalu obowiązuje dyscyplina. Dyscyplina dyscypliną. A dziewczyna płakała, kiedy pana przyniesiono z sali operacyjnej. Lekarz dyżurny skarcił ją nawet za to. Ale młodzieniec nie miał nastroju do żartu. Niedługo tu pracuję. Nie straciła jeszcze wrażliwości. W całym zajściu nie widzę nic szczególnego poza tym, że to dobra i mądra dziewczyna. Nie wydaje mi się, abym w tym stanie był szczególnie pociągający. Przymknął oczy. Wyraźnie chciał skończyć tę rozmowę, która go zmęczyła. Wolny dzień Elżbietka spędziła w domu. Upiekła swoje ulubione ciasto według przepisu babci zanotowanego na pożółkłej kartce. A potem zdobyła u pewnej zapobiegliwej pani trochę żurawin i zrobiła z nich mus. Nazajutrz przyniosła to wszystko na dyżur. On nic nie je, myślała. Zauważyła, że zawsze zabierano z jego stolika nieruszone posiłki. Kiedy mu zaproponowała mus, który rzekomo przyniosła dla siebie, spojrzał na nią zdziwiony i spotkał zmieszany i życzliwy uśmiech. Uśmiechnął się i on. — Dziękuję, siostrzyczko. Pani jest bardzo dobra. Jestem wzruszony. A ona cieszyła się, że ma pretekst jeszcze raz zbliżyć się do niego. Podać mu napój, podnosząc delikatnie jego głowę. Tego dnia jednak czuła się źle. Pod koniec dyżuru zmuszała się do pracy. Bolała ją głowa, dokuczało dziwne osłabienie w całym ciele. On zaś był wyraźnie w lepszym stanie. Prawie zniknęły gorączkowe wypieki, poprawił się oddech. Dawały o sobie znać skutki operacji. Elżbietka wyobrażała sobie dnie rekonwalescencji. Ale dobiegający od czasu do czasu odgłos dział sprawiał, że się wzdrygała i myślała o nadciągającej katastrofie, pewnie już nieodwracalnej, która wszystko zniszczy i zgniecie, porwie ze sobą tysiące ludzkich istnień, a wraz z nimi także jej kruche marzenia. Sanitariuszki wymieniały wystraszone spojrzenia. Lekarze rozmawiali o czymś z troską. Sanitariusze ponuro milczeli. Bez paniki. Spokojnie, żadnych rozmów w obecności rannych, powtarzał wuj Elżbietki, przechodząc po salach. Zobaczył ją przy oknie, ściskała rękami rozpalone czoło. Co ci jest, Elżbieto? Uważaj! I dodał po cichu. Jak wrócisz do domu, powiedz cioci, że zostanę na noc w szpitalu. Bądź dzielna, kochanie.
przekazywała dyżur, kiedy ranny porucznik ją zawołał. Czy zdawał sobie sprawę, na co się zanosi? Przybiegła do niego, a on z uśmiechem podał jej flakonik perfum. To były fiołki parmeńskie Kotego. Zaczerwieniona jak uczennica ukryła ręce za plecami. Nie o podarunki mi chodziło, nie mogę tego przyjąć. Niechże siostra nie odmawia, bardzo proszę. To nie jest zapłata. Za współczucie nie da się zapłacić. To tylko maleńki dowód wdzięczności od człowieka, dla którego jest pani tak dobra w ciężkim dla niego okresie. Wsparty na prawym ramieniu, jął lewą ręką otwierać flakon. Chciał skropić Elżbietkę perfumami, ale rozlał pewnie 1/3 zawartości flakonu na jej fartuch. Nie widziała go więcej. Tej nocy zachorowała na tyfus. Zapadła się w rozpaloną malignę. Chorowała 7 tygodni. A kiedy wreszcie wstała z łóżka, w mieście rządzili czerwoni, a szpital został rozformowany. Wkrótce doszły ją słuchy o barbarzyńskiej rozprawie z rannymi oficerami. Zapewniano ją, że żaden z nich nie uszedł z życiem. Wymieniono zdrajców, którzy donieśli o nazwiskach i stopniach oficerów. Była wstrząśnięta. Dygotała na samą myśl o tym, że jego także nie ominął ten los. Zabić człowieka bezbronnego, słabego, umęczonego? To było straszne. Nie powinna była o tym myśleć, ale myśli wciąż wracały do tego samego, jakby były zaczarowane. Poczuł się lepiej, miał weselsze spojrzenie. Pierwszy raz uniósł się na łokciu bez bolesnego grymasu na twarzy. Rekonwalescencję po tyfusie zapamiętała jako najgorszy okres w życiu. 2 bolesne straty naraz. Drogiego człowieka i załamanie się ostatniej ostoi ojczyzny. W jej duszy na zawsze zniknęło wszystko, co świeże i radosne. Zda się, w jednej chwili zakwitła i zblakła jej miłość. Wychudła, ospała, apatyczna. Całymi dniami siedziała bezmyślnie w fotelu. Może później, mówiła, kiedy zatroskana ciotka podsuwała coś do jedzenia albo namawiała wyjść na powietrze. Nie chce mi się, ciociu, może później. Kiedy nieco nabrała sił, wuj i ciotka wywieźli ją do Petersburga. Nie wyobrażała sobie powrotu do życia, nie widziała w tym sensu. Trzeba było jednak żyć, a przede wszystkim zarabiać na siebie. Babci już nie było na świecie, a majątek i pieniądze złożone w banku na jej nazwisko zostały upańszczyźnione. Nieoceniony wuj, który zmienił mundur na cywilny garnitur, urządził ją w jednej z petersburskich klinik pod swoim kierunkiem. Zaczęła więc pracować. Teraz już bez zapału, bez zainteresowania i bez krzyża na piersi. Stopniowo przyzwyczaiła się do swoich obowiązków i zdobyła zawodowe kwalifikacje. Na pozór była spokojna i zrównoważona, ale najmniejsze wspomnienie o losie rannych w teodozyjskim szpitalu sprawiało, że zmieniała się na twarzy, wargi drżały nerwowo, obejmowała wtedy rękami głowę jakimś obronnym gestem. A ludzie szukali sposobów na przystosowanie się. Koleżanka z klasy, Muszka Lwowa, usiłowała kiedyś przekonać Elżbietkę, że widziała na własne oczy, jak biały oficer na ulicy w Charkowie policzkował rannego czerwonoarmistę. Zapewniła także, że zna osobiście rodziców, których córkę zgwałcili biali oficerowie. Elżbietka zerwała z Muszką znajomość. Wiedziała, że już nie pokocha żadnego mężczyzny. Jej romans był przelotny i smutny, ale jego bohater był prawdziwy. To całkiem co innego niż w przypadku Muszki, która wyszła za mąż za marynarza z Aurory, czy Nadii Chmielnickiej, która poślubiła Żyda, kierownika jakiegoś magazynu. Nie. Bohaterem Elżbietki został potomek starego rodu. Rosyjski oficer gwardii. Człowiek, który wolał umrzeć niż poddać się.
walczył o Rosję przeciwko Niemcom, później przeciwko bolszewikom. Kawaler Krzyża Świętego Jerzego, dowódca Kompanii Śmierci, arystokrata, biały oficer. Reprezentował wszystko, co mogło się jej podobać w mężczyźnie. Kto teraz mógł zwrócić jej uwagę? Wszyscy ci mali ludzie w najlepszym razie budzili śmiech. Rozdział drugi. Ty pachniesz, jak pachną bzy, a przebyłaś niełatwą drogę. Anna Achmatowa. Julia Iwanowna, nauczycielka muzyki, w młodości przyjaźniła się z matką Elżbietki. Wkrótce po wojnie zachorowała poważnie na reumatyzm. Elżbietka odwiedzała ją kilkakrotnie i nawet dwie noce dyżurowała przy niej. Mąż Julii Iwanowny był niegdyś liderem partii kadetów w Kijowie i zyskał tam nawet przydomek – Sumienie Kijowa. Nie żył już od dawna, ale GPU dotychczas nie dawało wdowie spokoju. Właśnie Julia Iwanowna podsunęła Elżbietce myśl o ponownym zajęciu się muzyką i przyjęła do swojej klasy. Doskonale wiedziała, że Elżbietka nie ma talentu, ale lubiła spotkania z nią. Długie rozmowy z poważną i mądrą dziewczyną. Właściwe zaś zajęcia trwały nie dłużej niż kwadrans. Pewnego dnia, w grudniu 1928 roku, Julia Iwanowna przed rozpoczęciem lekcji powiedziała, że w klasie pojawi się nowa uczennica, jak się wydaje, bardzo utalentowana. Zaawansowana czy początkująca? Spytała Elżbietka, wyjmując z teczki nuty. Trudno powiedzieć, jak dalece zaawansowana, powiedziała Julia Iwanowna. Ma 18 lat. Wielu pianistów w jej wieku ma lepszą technikę, ale dziewczyna jest wyjątkowo zdolna. W środę na egzaminie grała Warum Schumana. Byłam w komisji i jak wszyscy zachwyciłam się. Ma czarujący tołcz i świetne frazowanie. Zdumiewająca wprost czystość dźwięku. W jej grze nic nie wymagało zmian, jakby była ukształtowaną pianistką. A przecież mało się uczyła i nie posiadała żadnej wirtuozerii. Zdawała tej jesieni do konserwatorium, ale nie przyjęli jej ze względu na pochodzenie. A to taka utalentowana dziewczyna. To Bołogowska, wnuczka generała adiutanta z bliskiego otoczenia cara. Jej ojca, pułkownika gwardii, rozstrzelano na Krymie. Drugi dziadek był, zdaje się, senatorem. Sama pani rozumie, co to znaczy. Przysłał ją do mnie mój przyjaciel, profesor konserwatorium. Chciał przyjąć do swojej klasy, ale się nie udało. Udzielił kilku lekcji w domu, ułożył rękę i skierował do mnie. A co miesiąc będzie przesłuchiwał osobiście. Taka uczennica nie może nie zainteresować pedagoga. Rozstrzelany na Krymie. Wargi Elżbietki drgnęły. Spotka ją pani nieraz, dodała Julia Iwanowna. Wyszła pół godziny temu. Ładniutka dziewczyna, rzęsy do połowy policzka. Mieszka z babcią i wujem. Matki, zdaje się, też nie ma. Pewnie bieda tam aż piszczy. Dziewczyna nie ma bodków, nie ma zimowego palta. Szkoda jej. Następnym razem Elżbietka przyszła o godzinę wcześniej niż zwykle i musiała wysłuchać nudnej lekcji z jakimś tępym chłopcem. Lekcja jeszcze się nie skończyła, kiedy do klasy weszła nieznajoma dziewczyna. Szczupła jak trzcina, w starym swetrze i skróconej zgodnie z nakazem mody spódnicy. Dwa długie warkocze bez wstążek, kasztanowate włosy i rzęsy podkreślały biel czoła i przezroczystą głębię oczu. — Proszę siadać, Asiu, teraz pani kolej — powiedziała Julia Iwanowna. Dziewczyna, która zdążyła już otworzyć książkę, zerwała się i usiadła przy fortepianie. Grała jeden utwór po drugim, a Elżbietka zauważyła w oczach Julii Iwanowny podziw i zachwyt dla młodej pianistki. Zbudziło się w niej jakieś niedobre uczucie zawiści. Asia skończyła grać i zbierała się do wyjścia.
Czy nie za lekko się pani ubrała? Powiedziała Julia Iwanowna, kiedy dziewczyna zaplątała się w podartej podszewce rękawa jesionki. O nie, jest tak źle. Otulę się jeszcze byłymi sobolami. Uśmiechnęła się Asia. Co znaczy byłymi? Czy sobul może być były? Zdziwiła się nauczycielka. Asia zaśmiała się wesoło. To takie moje powiedzonko z czasów, kiedy miałam 12 lat. Wtedy ciągle słyszałam. Były książę, były oficer, były szlachcic. I wyobraziłam sobie, że moje sobole też są były. Sidewaun. Odtąd tak je nazywamy. Narzuciła na ramiona stare futro i wybiegła. Elżbietka odprowadziła ją zdziwionym wzrokiem. Uważała, że represjonowanej arystokratce wesołość nie przystoi. A jednak następnym razem znowu przyszła wcześniej, żeby popatrzeć na Asię. Dziewczyna skończyła już grać. Przy pożegnaniu Julia Iwanowna powiedziała: muszę panią zmartwić, moje dziecko. Powiedziano mi w kancelarii, że musi pani płacić według najwyższej stawki. Księgowość kieruje się jakimiś instrukcjami. Dziewczyna była wyraźnie przestraszona. Jej ładna twarz zbladła. Pani rozumie, że to nie zależy ode mnie, ciągnęła nauczycielka. Spodziewam się, że nie zrezygnuje pani z tego powodu z lekcji. A o to chodzi, westchnęła z ulgą Asia. A ja się przelękłam, że chcą mnie wyrzucić. Ależ nie, z własnej woli na pewno nie rzucę zajęć. Trzeba się czegoś nauczyć. Wie pani, jest nas czworo. Babcia, wujek, ja i moja francuska, Madame Teresa. Traktujemy ją jak członka rodziny. Jest jeszcze harcica mego nieboszczyka ojca, a zarabia tylko wujek. Urządził się w orkiestrze, a przedtem był bezrobotny, więc ledwo wiążemy koniec z końcem. Mogłabym gdzieś pracować, ale babcia mówi, że byłaby bardzo nieszczęśliwa, gdybym została sowiecką urzędniczką. Znam francuski, mogłabym udzielać lekcji, ale babcia zabroniła. A to dlaczego? Nie mam szczęścia do lekcji. W ubiegłym roku uczyłam wnuka naszego byłego portiera. Miałam z nim jakieś 5 czy 6 lekcji. Kiedy przyszłam, a oni siedzą sobie przy herbatce z ciastkami, babcia, to znaczy żona portiera, zaprosiła mnie do stołu. Podziękowałam, ale później pomyślałam, że może posądzą mnie o zarozumiałstwo z powodu dziadka. Lękam się tego jak ognia. Więc usiadłam i wzięłam najmniejsze ciasteczko. A nazajutrz mój mądry uczeń opowiada. Wczoraj mama skrzyczała babcię. Po co karmisz ciastkami różne nauczycielki? Za te ciastka nie dostanie ode mnie ani grosza. Nie potraktowałam tego poważnie i jeszcze cały miesiąc go uczyłam. A oni wciąż nie płacili. Nie miałam odwagi rozmawiać z matką ucznia. To krzykliwa kobieta. Uchowaj Boże, jak się rozgada. Lepiej jeszcze kilka lat odrabiać za to ciastko. Tak powiedziałam babci, a ona do wuja. Porozmawiaj ty, Sieriorza. A wuj na to. Co to, to nie. Wprawdzie chodziłam na proletariackie bandy z samą Szpicrutą, ale lękam się jak ognia proletariackich magier. Co robić? Nagle nasza madame mówi. Jestem francuską, paryżanką. Mój ród wydał Joannę d'Arc i Charlotte Corday. Ja się nikogo nie boję. Monsieur Serge chodził do ataku ze Szpicrutą, a ja pójdę z mokrą szmatą. I tak zrobiła. Wybuchła taka awantura, że ja i kuzynka Lela zamknęłyśmy się w pokoju babci. Druga korepetycja. Znowu niepowodzenie. Tatuś uczennicy, kierownik spółdzielni, poszedł do więzienia za kradzież. Zjawiła się mamunia z oświadczeniem, że nie ma pieniędzy. Jeszcze ode mnie pożyczyła i tyle ją widziałam. Odtąd babcia zdecydowała, że żadnych lekcji. Niekiedy mam wrażenie, że nic nie potrafię. Niedawno ciocia Zina uczyła mnie robić papierowe kwiaty. Madam szybko zmajstrowała różę, a ze mnie taka niezdara i cierpliwości nie mam. Nawet 10 minut nie usiedziałam. Zaczęłam bawić madam.
Ona robiła kwiaty, a ja zagrałam dla niej Marsyliankę z wariacjami. A później mówiłam Berengera. Tak się u nas wszystko kończy. Ciocia Zina machnęła ręką na swoją lelę i na mnie. Zginiecie marnie, dziewczyny. Jesteście nieprzystosowane i bez grosza. Gdybyż znaleźli się dla was mężowie z dawnych. I zaraz wzdycha, bo w naszych warunkach nie ma na co liczyć. Pewnie rzeczywiście będzie z nami źle. A ja w dodatku jestem brzydulą. Nie zwróciła uwagi na zdziwiony wzrok nauczycielki. Złapała teczkę z nutami i z promiennym uśmiechem skierowała się do wyjścia. Przed uczniowskim koncertem Elżbietka szykowała się do oklaskiwania Asi, żeby odniosła sukces. Może się zdarzyć, że jako arystokratka zostanie przyjęta z rezerwą, a później będą mówili, że grała słabo i usuną ze szkoły. Takie jak ona są bezbronne w kraju bolszewików.